Witam serdecznie Państwa na tej konferencji naszej zgromadzonej tutaj w Inspekcji Sanitarnej. Mam na imię Marcin Nowik, jestem inspektorem sanitarnym w Białej Podlaskiej. Obok mnie siedzi pan Jarosław Sawicki, kierownik oddziału nadzoru sanitarnego. Z mojej prawej strony jest pani Agata Męczyńska, kierownik sekcji przeciwepidemicznej. W ostatnim czasie została ogłoszona żółta strefa dla miasta Biała Podlaska i jednocześnie na liście ostrzegawczej został umieszczony powiat bialski w związku ze wzrastającymi statystykami dotyczącymi zakażeń COVID-19. Zmusza to nas jako mieszkańców do podjęcia pewnych działań i pewnych odpowiedzialności, które powinniśmy jednak stosować się do wszelkich zakazów i nakazów. Mówię tu w szczególności o zachowaniu dystansu społecznego, o zakrywaniu nosa, ust w miejscach, gdzie jest ten obowiązek, jak również o dbaniu o higienę rąk, no i higienę otoczenia. Nasze wspólne działania, ta odpowiedzialność za wszystkie te nasze działania spowodują, że epidemia skończy się szybciej i szybciej wrócimy do normalności. Czy są jakieś pytania dotyczące jeszcze wprowadzenia tej żółtej strefy? Chodzi mi o wesela. Wiadomo, że ognisko koronawirusa zostało stwierdzone po tym, jak zorganizowano wesela. Tak, bo najwięcej, tak, ja odpowiem może, najwięcej przypadków ognisk w naszym powiecie i w mieście Biała Podlaska dotyczy ognisk związanych z zakładami pracy, tego mamy najwięcej. I teraz to jedno ognisko związane z uroczystościami rodzinnymi, w tym wypadku weselem. W ostatnim czasie tych ognisk na terenie miasta było 3. To był urząd celny, to była też jedna z hurtowni. Jak również teraz mamy to ognisko związane z tym weselem, chociaż to ognisko związaliśmy z Łomazami, czyli z powiatem bialskim. W ostatnim czasie mieliśmy też ognisko w urzędzie pracy, ale to ognisko już zostało zamknięte, wszystkie osoby zostały przebadane i są zdrowe. Właśnie chodzi o te wesela. Czy teraz coś się zmieni? Wiadomo, że będzie można organizować do 100 osób, ale czy są jeszcze jakieś inne zalecenia w przypadku organizowania wesel? To znaczy, jeśli chodzi o organizację wesel, są szczegółowe wytyczne ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego dotyczące organizacji wesel. Chodzi o to, żeby pracownicy mieli maseczki. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy gości i państwa młodych, natomiast pracownicy powinni być zabezpieczeni. Może nie mówmy o maseczkach, ale w przysłonę, bo tutaj nie każdy lubi chodzić w maseczkach, natomiast mogą być przesłony różnego typu. Odpowiednia ilość środków do dezynfekcji rąk. Pracownicy związani z obsługą wesela, zaleca się, żeby obsługiwali dany stolik, jeden pracownik do danego stolika, gdyby to zakażenie miało nastąpić, żeby nie była transmisja wirusa na innych gości. Tak? Jeżeli chodzi o gości, no, zalecamy, ale trudno wymagać od kogokolwiek dystansu społecznego na weselach, gdzie ten dystans jednak nie ukrywajmy, ale nie zawsze jest zachowywany. Będą, tak, lista gości, tak, oczywiście, ta lista gości jest nam potrzebna później do identyfikacji, do szybkiego działania, szybkiego reagowania w przypadku pojawienia się zakażenia na danej typu imprezie rodzinnej, czy to weselu, czy pogrzebach. Lista nam służy do szybkiej reakcji, do tego, żebyśmy się z uczestnikami danej imprezy szybko mogli skontaktować, skomunikować, określić, jaki był charakter narażenia danej osoby. I oczywiście poddać te osoby kwarantannie razem z całą rodziną, a następnym krokiem to jest przebadanie tej osoby, pobranie wymazów i stwierdzenie, czy dana osoba jest zakażona, czy jest zdrowa, tak? Czy może wrócić do swoich normalnych działań. To jest lista obowiązkowa, czy ona jest zaleceniem? Jest zaleceniem, nigdzie nie jest napisane, że ta lista jest obowiązkowa, ale ułatwi to nam pracę, ułatwi to nam szybkie działanie, szybkie reagowanie, umożliwi nam szybkie dotarcie do osób zakażonych. My zalecamy przedsiębiorcom, żeby takie listy były.
umożliwi też nam sprawdzenie liczby osób na danej imprezie, ponieważ to ograniczenie dla żółtej strefy to jest 100 osób na imprezie rodzinnej. To nie musi być wesele, to może być innego typu impreza rodzinna. Ktoś to będzie sprawdzać? Przeprowadzamy kontrolę wesel. To nie będą kontrole uczestników jako takich. Nie będziemy wchodzić, nie będziemy zakłócać spokoju uczestnikom takich imprez. Niemniej jednak będziemy kontrolować przedsiębiorców, którzy udzielają, usługują na takich danych tego typu imprezach. To znaczy, że mam nadzieję, że odbędzie się to w sposób dyskretny, na zapleczu, z przedsiębiorcą. Może w międzyczasie pracownik, nie wiem, zajrzy przez drzwi, oceni, czy dane wesele. Ja mówię, tu nie chodzi nam o to, żeby stać i liczyć w drzwiach, kto przyjdzie. No, właśnie służą ku temu te listy. Mogą być kontrolowane umowy z państwem młodym. Będziemy sprawdzać na pewno, w jaki sposób są dostępne środki do dezynfekcji. Czy pracownicy korzystają z tych przesłon ust, nosa, czy są maseczki tak zwane. I do te kontrole temu ten będą służyły. Tak? Czy te zalecenia wytyczne ministra zdrowia są przestrzegane? Czy pracownicy znają te wytyczne? Bo to, że są pracodawca powie, że są przestrzegane, a pracownicy nie zostali przeszkoleni, czy nic o tym nie wiedzą. Więc będą te informacje na miejscu weryfikowane przez naszych pracowników. A proszę powiedzieć, co z weselami, które się odbędą dziś albo jutro na przykład i w zasadzie dzisiaj? No tutaj prawo jest prawo, powinny być ograniczone do 100 osób, tak? Natomiast kontrole jak najbardziej będziemy takie kontrole wykonywać. Czy ta sytuacja z Łomastą jest efekt waszej kontroli, czy efekt tego, że osoba się zgłosiła? To znaczy, to jest informacja, osoba nie z naszego powiatu miała objawy, zgłosiła się do lekarza, zgłosiła się do inspekcji sanitarnej, potwierdzono ten wynik, więc dopiero wtedy, jak dostaliśmy informację od innej stacji, że takie działania, że takie objawy wystąpiły, że zostało to potwierdzone, wtedy mogliśmy działać. Szybko uruchomiliśmy telefony, wszystkie osoby zostały przekazane do kwarantanny i tutaj lista właśnie, która do nas musi szybko dotrzeć, bardzo nam w tym pomaga. A z jakiego powiatu była ta osoba? To było z powiatu zamojskiego. No, panie dyrektorze, dzisiaj na szczęście w komunikacie podanym żadnym przypadku wielkopolskiej nie w powiecie. Powiem tak, że tak, na wczoraj nie było żadnego przypadku dodatniego, niemniej jednak powiem, że jest już jeden w tym. Także jutro pewnie będzie poinformowany. Nie chciałbym, żeby to się odbyło poza rzecznikiem, bo rzecznik jakby pierwszy, ale będzie pewnie podany jeden przypadek w powiecie bialskim. Nie interesuje to pana wyliczenie, bo na sesji tego powiatu sprawdziły się niestety. Tak. 66 zakażeń w ciągu tygodnia. Miasto Wielkopolska w żółtej strefie. Tak, to znaczy powiem państwu, my jako inspekcja sanitarna, tutaj powiatowa na miejscu, my tych obliczeń nie wykonujemy. My raportujemy przypadki dodatnie do wojewódzkiej stacji, a wojewódzka stacja do ministerstwa i to ministerstwo prowadzi te statystyki. Z nami ministerstwo się kontaktuje, potwierdza, czy to jest prawda, czy jakiegoś błędu, także to jest konsultowane z nimi. Natomiast to były moje wyliczenia, nasze wyliczenia, że mniej więcej na 10 tysięcy mieszkańców w ciągu 2 tygodni dla powiatu, powiem, to są nasze własne wyliczenia, to nie są wyliczenia ministerstwa, to jest 66 osób mniej więcej. Natomiast dla miasta Biała Podlaska wydaje mi się, że 33, także o połowę mniej, bo no niestety tych mieszkańców jest troszeczkę mniej. Dzisiaj wspólnie z policją przeprowadzaliście takie kontrole na terenie miasta. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest efekt, czy są jakieś niepokojące sytuacje? Ja myślę, że wszystkie te informacje, które od państwa płyną o tej wprowadzeniu żółtej strefy, o liczbie przypadków dodatnich, myślę, że to podziałało na wyobraźnię mieszkańców i nie zauważamy jakichś takich drastycznych przedsięwzięć, żeby przedsiębiorcy nie utrzymywali tego dystansu społecznego, żeby nie stosowali środków. Natomiast wiem od policji, że dzisiaj na spotkaniu Centrum Zarządzania Kryzysowego, że ta sytuacja się naprawdę poprawiła. Jest tych parę mandatów, jeżeli ktoś jest naprawdę oporny do noszenia maseczek. Natomiast zwykle odbywają się to pouczenia ze względu na to, że ktoś nieodpowiednio założy maseczkę. No, pamiętajmy o tym, że maseczka musi zakrywać całość twarzy, czyli nos i usta, a nie tylko usta, bo tak się bardzo często zdarza.
Natomiast wyniki kontroli w ostatnim czasie no, są optymistyczne, tak? Bo wszyscy przedsiębiorcy jednak starają się odpowiedzialnie podchodzić do tych sytuacji, do sytuacji związanych z tą epidemią. I są stosowane te różnego rodzaju zabezpieczenia, jak maseczki dla pracowników, środki do dezynfekcji, więc tutaj nie widzimy jakichś większych minusów w stosunku do pracodawców. A co było konkretnie dzisiaj kontrolowane? To znaczy kontrolujemy różnego typu rodzaje obiektów. To już się nie skupiamy na sklepach, nie skupiamy się na miejscach. To kontrolujemy zakłady fryzjerskie, kontrolujemy punkty gastronomiczne różnego rodzaju, duże centra handlowe. Do tego dochodzą też kontrole przedsiębiorców, bo mamy też i informacje od pracowników zaniepokojonych, że może gdzieś tam jest jakaś maseczka, gdzieś brakuje jakiegoś środka, które są na bieżąco uzupełniane przez pracodawców. Wszystkie zgromadzenia, no kościołów jeszcze nie kontrolowaliśmy. Myślę, że tutaj największa rola w tym policji. Myślę, że taki funkcjonariusz policji działa bardziej na wyobraźnię niż inspekcja sanitarna i zwykle te maseczki są zakładane po tym, kiedy ktoś zobaczy policjanta. Tutaj chciałbym podziękować jeszcze Policji, Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej za bardzo dobrą współpracę, ponieważ jesteśmy w stałym kontakcie. Chciałbym podziękować również miastu, starostwu powiatowemu. Jesteśmy na bieżąco i jesteśmy cały czas informowani. My informujemy ich, oni informują nas. Także ta współpraca układa się bardzo dobrze zarówno z miastem, jak i z powiatem bialskim, jak również z Policją, z którą intensywne kontrole będziemy w najbliższych dniach przeprowadzali. Tak? Proszę bardzo. No właśnie, strefa żółta to, że tak powiem, blisko strefy czerwonej, jeśli chodzi o zarażenia i o wzrost zakażeń i o stanowcze ograniczenia, bo wiadomo, strefa czerwona zamknięta jest wszystko. Jak to może wyglądać w Białej Podlaskiej? To znaczy, czy są te obostrzenia troszeczkę większe niż w strefie żółtej. Natomiast jeżeli chodzi o strefę czerwoną, jeżeli mamy już tak mówić, no to wtedy maseczki obowiązują już w przestrzeni publicznej. Tak? To już nie ma, że ja wychodzę na zewnątrz i już bez maseczki. Są ograniczenia dotyczące udziału publiczności w różnego rodzaju imprezach, czy to w imprezach sportowych, gdzie powinny się odbywać już bez publiczności. Ograniczenia dotyczące lokali gastronomicznych, ta liczba osób jest zmniejszona, kina, teatry, gdzie już wtedy jest już wtedy są zamknięte. W tym momencie w strefie żółtej mamy 25% miejsc zajętych w kinach czy teatrach. Dlatego myślmy o sobie, myślmy też o innych, bądźmy odpowiedzialni i wtedy szybciej opanujemy tę epidemię, szybciej pozbędziemy się tego wirusa z naszego otoczenia i szybciej wrócimy do normalności. A jaka jest perspektywa przebywania w żółtej strefie? Jak to jest, jeśli chodzi o przyszłość, kiedy możemy przestać być? To znaczy, jeżeli liczba zakażeń spadnie, to te dane są przez ministerstwo cały czas na bieżąco analizowane. Ostatni komunikat wyszedł tydzień temu, bodajże 7 sierpnia. Mam nadzieję, że będą to częściej komunikaty analizowane i sprawdzane. Jeżeli liczba przypadków, a jesteśmy na dobrej drodze, jeżeli mamy już dzisiaj zero, czy jeden przypadek, no to mam nadzieję, że w najbliższym czasie pozwoli to nam wrócić do tego upragnionego zielonego koloru, upragnionego dla wszystkich, tak? Imprezy masowe chciałem zapytać. Może taki białej masowy w sensie... To znaczy w strefie żółtej mamy imprezy masowe, imprezy na wolnym powietrzu do 100 osób. W najbliższym czasie mam informację z Urzędu Miasta, że odbędzie się koncert na Placu Wolności dzisiaj, tak? Ale mają być dochowane wszelkie obostrzenia, czyli 100 osób, ta strefa ma być zamknięta. Jednocześnie ma być zwiększona kontrola policji w tym zakresie, żeby osoby postronne poza tą strefą, gdyby się zbierały, to też żeby się nie zbierały albo utrzymywały ten odstęp 1,5 metra tego dystansu społecznego. No i mam nadzieję, że to wszystko będzie się w bezpiecznych warunkach. No właśnie, jak to zrozumieć? Ta strefa wyłączona to jest strefa ograniczona, na której znajdują się leżaki, ludzie przebywają, jest badana temperatura, a tuż za tą strefą
jest ta strefa taka wolna, gdzie nie ma pomiaru. No i tutaj, ja rozumiem, no to organizacja zależy od organizatora, tak? Natomiast tą strefę, poza tą strefą, no jednak te spotkania towarzyskie i te inne zgromadzenia powinny być jednak ograniczone, tak? I to bezpieczny dystans powinien być zachowany i tutaj duże ukłony w stosunku do policji i do pilnowania tych wszystkich obostrzeń i zakazów i nakazów. Tak? Proszę jeszcze powiedzieć, bo wybieram się dzisiaj na koncert, a nie chcę być tam w środku. Tak. Czyli co? Ktoś tam ma policzyć 100 osób? Ktoś w środku będzie, tak, w tej strefie będzie 100 osób, natomiast pozostałe osoby jednak nie powinny się znajdować na tym koncercie poza tymi brameczkami. Tak? Nie wiem, jak to będzie zorganizowane, ale ma być zamknięta strefa. No jeżeli będzie więcej osób, tak, wobec tej, będą może poproszone o opuszczenie tej strefy, tak? A proszę jeszcze powiedzieć, te próbki, które pobieracie, gdzie one są analizowane? To znaczy, inspekcja sanitarna jako powiatowa stacja zlecamy pobieranie próbek i te próbki są pobierane, na przykład jest u nas mobilny punkt, tak zwany drive-thru u nas w szpitalu, przy oddziale zakaźnym i tam kierujemy część chorych. Natomiast jeżeli mamy informację o tym, że tych chorych będzie bardzo dużo i mogłoby to spowodować pewnego rodzaju utrudnienia związane z pobieraniem tych próbek, chociażby, nie wiem, tworzył się korek na ulicy, bo nie można na takie badanie przyjechać rowerem, ponieważ ktoś może potencjalnie stanowić zagrożenie dla innych osób postronnych. Dlatego zalecamy, żeby każda osoba, która będzie pobrana, wymazana, podjechała własnym transportem, samochodem. Dlatego gdy nie ma możliwości, albo gdy wiemy, że w danym ognisku mamy dużo osób do przebadania, jak to było w przypadku na przykład Komisariatu Policji w Międzyrzecu, czy Komisariatu Policji w Terespolu, kiedy jest ponad 50 osób, więc liczymy średnio po 50 samochodów, w takim wypadku zlecane to jest Wojskom Obrony Terytorialnej. Są tam żołnierze przeszkoleni do pobierania takich próbek. Takie pobory odbywały się również w Piszczacu, w gminie Piszczac, na tym ryneczku. Tam było bardzo dużo osób, po 100, po 200 czasami samochodów, więc jednak organizacyjnie to było naprawdę spore wyzwanie. I też składam podziękowania właśnie samorządowcom, wójtowi gminy Piszczac, Zalesie, Kodeń i wielu innych gmin, o których już nie wspomnę, to przepraszam z góry. Także Wojska Obrony Terytorialnej i szpital, oddział zakaźny, tam są pobierane próbki, a następnie przekazywane do jednego z laboratoriów w Lublinie. Laboratoria są z listy ministerialnej, zatwierdzone przez ministerstwo, ich wyniki są sprawdzane na bieżąco przez Państwowy Zakład Higieny. Jedne z laboratorium jest to laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Kolejne to są na przykład laboratoria w Uniwersytecie Medycznym, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, czy Laboratorium Witagan. Do tych laboratoriów właśnie są przekazywane te próbki. Wesela to jedna sprawa, a druga sprawa to na przykład ludzie wracający z wakacji, z wypoczynku, z turnusów jakichś, czy jakieś statystyki prowadzicie, czy coś wiadomo, że na przykład w tej pierwszej turze, w pierwszym miesiącu osoby, które wróciły teraz, nie ma żadnych przywleczonych tutaj zakażeń koronawirusem. Bo chodzi mi o taką tendencję, czego się możemy spodziewać, czy jeśli pod koniec sierpnia będzie taki masowy powrót tych ludzi, czy no, możemy oczekiwać, że ta liczba znowu wzrośnie? To znaczy, trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie wiem, gdzie te osoby przebywają. Wiem, że duże liczby osób są nad Morzem Polskim, tak? Tam są te plaże zatłoczone. Natomiast nie mamy informacji, zresztą jeżeli Państwo śledzicie te informacje z Ministerstwa Zdrowia, nie ma tych przypadków zbyt wiele na Pomorzu, tak? My zawsze reagujemy wtedy, kiedy zostaniemy poinformowani z sanepidu, na przykład z województwa pomorskiego, że dane przypadki, większa liczba, i wtedy staramy się dotrzeć do tych osób poprzez różnego rodzaju media albo bezpośrednio telefonicznie, jeżeli mamy taką możliwość. Natomiast teraz nie obserwujemy wzrostu zachorowań, dodatnich przypadków od osób, które powracają gdzieś z wypoczynku. Takich przypadków nie mamy, albo może nie pamiętam. Zdarzają się to przy prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych. Oczywiście rozpatrujemy kwestie powrotu z różnych miejsc wypoczynku i przekazujemy odpowiednie informacje powiatowej stacji adekwatnej do danego terenu.
Jeżeli chodzi o liczbę przypadków potwierdzonych, z powrotem zakładamy, prawda, że jest to jedna z możliwości, bo tak naprawdę nikt się nie badał przed wyjazdem, więc też biorąc pod uwagę, że choroba może być bezobjawowa, no to ciężko tak naprawdę potwierdzić, czy to było w trakcie wyjazdu, czy przed wyjazdem. Kilka osób tak rzeczywiście było. Z różnych stron kraju. Kontrolujecie też samorządowców, polityków, bo przecież to ludzie, którzy gdzieś tam krążą, spotykają się na spotkaniach. To znaczy, ja mówię... Przestrzegają tu zasad. To znaczy, my apelujemy oczywiście jak najbardziej, żeby stosować się do tych wszystkich nakazów i zakazów, ale jako inspekcja sanitarna nie mamy prerogatyw do tego, żeby kontrolować poszczególne osoby. Tak? My możemy apelować o zdrowy rozsądek, namawiać o to, żeby każdy stosował się. Natomiast takie uprawnienia ma policja. Może wtedy takie osoby, mieszkańców czy osoby, które nie stosują się do takich nakazów, kontrolować. My natomiast, jeżeli dostaniemy taką informację, możemy poprowadzić wtedy postępowanie administracyjne dotyczące ukarania osób, które w sposób notoryczny albo w jakiś sposób, nie wiem, specjalny łamią te zakazy kwarantanny, zakazy izolacji, nakazy izolacji, wtedy te kary sięgają od 5 do 30 tysięcy. A czy były jakieś wnioski, jeszcze cofnę się do kampanii, ze spotkania z panem prezydentem Dudą, bo tam było mnóstwo ludzi, tam było rozpasanie totalne, jeśli chodzi o nas. Czy były jakieś konkretne wnioski? To znaczy, nie dostaliśmy wniosków, żadnych wniosków z policji, tak? A tą całą sytuację to kontrolowała policja. Jeszcze mam pytanie odnośnie testów. Wspomniał Pan o tym, komu są zlecane testy, ale to mówimy o osobach, które mają objawy, które się zgłaszają. Tak. Często w przestrzeni publicznej pojawiają się takie pytania, chciałbym zrobić sobie test, bo nie wiem, czuję się dobrze, albo powróci na przykład z wyjazdu. Czy mają Państwo, czy jest to możliwe? To znaczy, takie testy są wykonywane przez laboratoria prywatne. No niestety nie znam takiego laboratorium w Białej Podlaskiej. Najbliższe według mnie laboratoria to są w Lublinie i w Warszawie. Z punktu widzenia inspekcji sanitarnej wykonanie takiego testu jako badanie przesiewowe troszeczkę nie ma sensu, tak? Ponieważ no dobrze, możemy wykryć, mamy podejrzenia, mamy objawy, no to wtedy się zgłaszamy do nas, to wtedy my będziemy kierować Państwa na takie badanie i będziemy sprawdzać z wywiadu epidemiologicznego, czy coś nie było, czy wynika to z tego, z tych obostrzeń dotyczących reżimu sanitarnego, czy ktoś się mógł z kimś spotkać. Natomiast tak dla własnego bezpieczeństwa, powiem Państwu, żeby badanie miało sens, należałoby je wykonać w odpowiednim czasie. Odpowiedni czas to jest około 10-12 dzień od kontaktu z osobą zakażoną. Wtedy to mamy bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jesteśmy. Takie badanie do 7 dnia czasami może nie wykryć, że jesteśmy zakażeni, więc będziemy mieli taką złudne przeświadczenie, że jesteśmy zdrowi. Możemy pójść wtedy, no nie wiem, bez maseczek chodzi, bo ja jestem zdrowy i zakażać kolejne osoby, prawda? Więc daleki byłbym od tego, żeby to robić tak na własną rękę, dla własnego bezpieczeństwa czy spokoju. Natomiast jeżeli macie Państwo, mam ktokolwiek, jakiekolwiek wątpliwości, ma jedne z objawów świadczące o tym, że ktoś jest chory na COVID-19, duszność, utratę smaku, wysoką gorączkę lub podejrzenie, że mieć kontakt z osobą dodatnią albo wie, że jest to osoba dodatnia, to wtedy może się do nas zgłosić, jeżeli ma objawy, niech się zgłosi czym prędzej do oddziału zakaźnego w szpitalu. Tam zostanie mu pobrany wymaz i pokierowany, i dalsze jego kroki zostaną pokierowane na dalszą. Jak długo się czeka na wynik takiego badania, maksymalnie? To znaczy najkrócej to mamy do 24 godzin. Czasami w zależności od tego, jak obciążone są laboratoria. To nie jest szybkie badanie. To jest badanie genetyczne, więc to musi być poprowadzona ta procedura. Więc to badanie nie trwa od razu, że włożymy papierek lakmusowy i mamy wynik. Tak? To badanie trwa w tym momencie średnia, taka statystyczna, to jesteśmy w ciągu dwóch dni taki wynik mamy. Bardzo często zdarza się, że jest szybciej. Do 2 dni jest taki wynik. Oczywiście z różnego rodzaju typu są opóźnienia, jak większe obłożenie laboratoriów, czy jakieś problemy techniczne, ale myślę, że w ostatnim czasie to jest maksymalnie 2 dni. Dziękuję.